Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią, południową i środkową Europą pola wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie zatoka niżowa i fronty atmosferyczne. Nad obszar kraju napływać będzie cieplejsza i wilgotna masa powietrza. Dziś na Dalekim Wschodzie, na Zachodzie oraz w środkowych regionach Europy na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze pochmurno i opady deszczu lub śniegu. Najchłodniej w Moskwie, około minus 4 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu, do 14 stopni w Rzymie i w Marsylii. Nad północno-wschodnią Europą silny i porywisty wiatr. Jeśli chodzi o Polskę, od wczoraj mamy zimę, ale pogoda zdecydowanie jesienna. W większości regionów pochmurno, na wschodzie opady śniegu, natomiast w centrum i na południu opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mrzawki. Niewielkie przejaśnienia jedynie na zachodzie i Pomorzu. Od 1 do 2 stopni Celsjusza na wschodzie, na zachodzie około 4 stopni. Najwyższa temperatura w Szczecinie, tam 5 stopni powyżej zera. Powieje umiarkowany i silny wiatr ze zachodu. Niewielkie wahania ciśnienia, na barometrach w południe około 1024 hektopaskali. I przed nami przegląd regionów, zapraszam.